Witajcie, oto pomiar napięcia wykonany na bezpośrednim podpięciu się pod panele. Teraz wyszło nam słońce. Przekierujemy panele. O. O tak. 36,6 V. Widzicie, jesteśmy podpięci pod minus plus z paneli. Mamy takie napięcie. Nawet dobre, a teraz idziemy do rozdzielni. Jak widzicie, jesteśmy w rozdzielni fotowoltaicznej. Tutaj położę multimetr. Będziemy widzieć dobrze wskazania. O. Rozbierzemy. Musimy pamiętać, że tu jest inaczej. Przykładamy i zaraz zobaczymy, jakie mamy wartości. Wartości są takie: 13, no bo długość kabla, musicie być tego świadomi. Mierzyliśmy najpierw tutaj. O. Potem mierzyliśmy tutaj. I następnie mierzyliśmy tutaj. Więc widzicie, przy samych panelach z wyjścia mamy prawie 40 V, ale im dłuższy kabel, tym prąd się zmienia. Prawdopodobnie gdybym zastosował kabel 2,5 kW zamiast 4,5 kW, to miałbym większą moc, ale w sumie nie wiadomo, co by się mogło stać, więc ja wolę po prostu tak jak inaczej. Wiem, że wynika na to, że na kablu mam straty, ale coś za coś. Ten kabel to przynajmniej jest, jak to się mówi, odporny na warunki atmosferyczne, bo posiada nie dość, że izolację podwójną, to jeszcze oplot ekranowany, który można wykorzystać jako uziemienie. Więc panele dają prawie 40 V. Więc nie jest tragicznie. Dzisiaj ładujemy po prostu cały układ i jak to się mówi, przekaźnik samochodowy sprawuje się jak trzeba. Prosty przykład pokażę wam. Proszę bardzo, po załączeniu momentalnie przetwornica startuje, cały układ rusza. Po to właśnie był przekaźnik, żeby na wyjściu, na tym wyjściu tylko było sterowanie przekaźnikiem, a nie podłączenie jakiegoś obciążenia, bo to wyjście ma maksymalne obciążenie 10 A. Powyżej tego obciążenia spalicie ten układ, który jest tu. Więc ja po prostu zrobiłem tak, że mamy tu plus i mamy minus od sterowania przekaźnikiem i mamy minus, który biegnie od przetwornicy
biegnie do przekaźnika i minusem wychodzi na akumulator. Tak to zrobiłem, a dlaczego nie plusami? Dlatego, że podczas załączania przez cewkę blaszki mogłoby dojść do tego, żeby się blaszka z drugim elementem zaspawała pod wpływem styknięcia się i przeskoku ładunków. Więc żeby tego uniknąć, przepuściłem tylko same minusy. I jest to dobrym wyjściem. Jak widzicie, układ działa doskonale. Powiem wam tyle, że ja wiem, że jakbym skrócił kabel, to byłoby to bardziej komfortowe. Nie wiem, pomyślę nad tym, bo bym musiał po prostu ten kabel zdemontować, kupić nowy, albo wolałbym nowym kablem to zrobić, zarobić to wszystko na nowo i dopiero to wszystko podłączyć. Zobaczymy, jak to będzie, ale może, powiem wam szczerze, skuszę się tutaj, bo tutaj mam doskonały widok i doskonałe warunki, żeby z każdej strony szło światło słońca, więc prawdopodobnie kupię nowy przewód i zrobię całą instalację, znaczy przewód od bezpieczników topikowych do samych paneli od zera. Ale to na razie wiecie.